Witam serdecznie, jestem Chobaś, a dzisiaj kolejny odcinek Drogi do Sławy, oczywiście i przygody Alexa Huntera. Jak widzicie, wróciliśmy już z tournée po Ameryce i przed nami dzień treningowy, dzisiejszy cel strzelanie. Jeszcze pewnie przez parę odcinków będę starał się wam pokazywać, trochę ciemno jest, nie włączyłem światła, pokazywać te treningi, bo one są dosyć ciekawe i zawsze fajnie zobaczyć właśnie w jaki sposób sobie radzimy. Ja jestem blisko wyjściowego składu. No i git. Zmieniłem trochę kamerę, mam nadzieję, że spodoba wam się. Strzały z bliska. Jeszcze raz spróbujmy. No nie mogę strzelić w tą głupią butelkę. Fuck. No. Poprzeczka. Już troszeczkę lepiej. Dobra, zostawmy sobie to na B. Strzał pod cinką. Lewy pierwszy, bla bla. Wyżej poleci piłka, oczywiście. Nienawidzę tego treningu, naprawdę. Tuż. Pierwszy. Kurde. Idealnie. Tak właśnie to ma wyglądać. Wpadnij. No. Idealnie. No, easy. To było easy. To było zbyt łatwe. Kontynuuję doskonale. A tak. I mam nadzieję, że przekonamy trenera teraz, żeby nam zaufał. Chyba. Mogę sobie poprawić jeszcze te strzały z bliska, tak naprawdę, ale już zostawmy je na B. Zobaczmy Eddie Howe. Dalej jesteśmy poza pierwszym składem niestety, ale mam nadzieję, że to niedługo się zmieni i będziemy mogli się pobawić. Ha! You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. To ja. To ja trafiłem do składu. Easy, nie? Właśnie z takiego powodu przyszedłem do Boro, bo jednak dużo łatwiej przebić się w takim zespole niż na przykład w Chelsea zapewne, czy w którymś z topowych zespołów, więc będę mógł sobie trenować, będę mógł grać, co najważniejsze. Liczba kibiców się zwiększyła. Na scenę wchodzi Alex Hunter i Real Gus Walker. Real Gus Walker. Będziemy mogli się pokazać. Pierwszy mecz z Liverpoolem, na serio? Mamy jeden punkt umiejętności i zostawimy go sobie na dribbling, ewentualnie na jedną z tych, prawdopodobnie na drugi oddech. Albo na jeden z właśnie tych dodatkowych tempo, przyspieszenie i tak dalej. Taki jest plan na dzisiaj. A przed nami spotkanie z Liverpoolem, dzień otwarcia z sezonu Premier League. Alex Hunter wystąpi w pierwszym zespole. No chłopaki, przyzwyczaj się. Gradle
Jak widzicie, wisi koszulka. Z tego co kojarzę, Gradle jest właśnie kontuzjowany. Hunter. 29. Idealnie napisali nasze nazwiska. Kto by przypuszczał, że chłopaczki, które jeszcze niedawno musiały walczyć o profesjonalny kontrakt, nie dostali się z draftu, muszą teraz, mogą teraz wystąpić. Czy to Walker? Czy my siądziemy na ławce? Ach. Myślałem, że uda nam się wystąpić, a to chodziło o Walkera. Czy on jest słabszy? Tak jest. No ja dzięki stary, że przybiłeś mi piątkę, nie? Ty buraku. Już go nie lubię. Faja jedna. Walker, z przodu 60. Artur Boruc na bramce. Tak jest. Ważne 3 punkty. I nie będę wam pokazywać całości zapewne. Nie wiem, muszę jakoś pokombinować. Piszcie w komentarzu, jak byście chcieli to zobaczyć. Tak naprawdę minęło 9 minut nagrania, a my nie pokazaliśmy jeszcze nic. Oprócz treningu. Mój piękny loczek. Onfield Road, The Reds. Zagrają z Boro. Czy będzie debiut Alexa? Gareth. 1-0. Czy Boro wygra z Liverpoolem? Naprawdę? Jeden, jeden. Czy to będzie dla nas moment? No. No. Myślę, że za chwilę zobaczymy zmianę. Trener rozmawia z zawodnikami rezerwowymi. Cóż, ich gra straciła na dynamice w drugiej połowie meczu. Teraz muszą odzyskać kontrolę w środku boiska i powalczyć o zwycięską bramkę. Widzimy, że rozgrzewa się Alex Hunter. Zapewne wkrótce wejdzie na boisko. Ma zastąpić... Stary, wierzę w ciebie. O! Posłuchajmy teraz miejsca... Jak to ja jestem? Alex Hunter. Niedługo wasz bohater, zbawca i wszystko inne. Zagramy w ataku. No i zaczyna się. Kwadrans do końca meczu, a na boisko wejdzie za chwilę Alex Hunter. Na razie mamy mecz na remis. Prowadzenie 6-7-0.
jedną okazję i coś co najmniej zremisować, więc 7-0 ocena, nie jest to wiele. Jeśli uda nam się wykorzystać jakąś sytuację, będzie wspaniale. I pierwszy pobyt Alexa Huntera na boisku w Premier League. Nasz debiut, marzenie, mam nadzieję, się ziści. Jak widzicie, zmieniłem kamerę, więc mam nadzieję, że wam się będzie bardziej podobało. Kurde. Coutinho. Po raz kolejny. Ja pierdziele. Serio. No przecież to jest jakaś porażka, nie? 2-1 dla Liverpoolu. I mamy 10 minut na zmianę wyniku. No ale jak ja mam tu grać? Alex Hunter. Wejście. Dobrze. Dobrze, idealnie. Lily Bernard dobija piłkę. Kurde, szkoda. Naprawdę szkoda, że nie udało się strzelić bramki. Mamy 2-2. I nie wiem, czy zapisana została mi asysta. Prawdopodobnie nie, ale... ale mamy szansę powalczyć. No i kolejna akcja Alexa na skrzydle. Ładnie się urywa. Ojej. Ale to było słabe. Chciałem zagrywać, ale myślałem, że jeszcze uda mi się jednego obrońcę wykiwać. Liverpool. Kuźwa. No jakby troszkę szybciej podał, to byłaby szansa. No i idealnie. No, chłopaki. No nie, no tak się nie da grać. Idealnie odebrana piłka, podanie i chłopak zamiast pociągnąć, to dał czadu. Idealna piłka. Alex Hunter. Karniak. Co? Jak? Ja myślałem, że uda nam się karnego wywalczyć. Alex Hunter. Alex Hunter. Alex. No gdzie mi wchodzisz, pajacu? No jak? Czemu tak zrobiłeś? No przecież... gdzie tu wbiegasz? Przecież to normalne, że się ucieka od piłki, no. Ja pierdziele. Przecież jeśli moi zawodnicy grają przeciwko mnie... ale słabe to było. Musiałem wrócić się do samego bramkarza.
Dawaj, piłę, jedziemy. Alex Hunter. No! Dawaj piłę, szybko. No z tego miejsca można strzelać. Posyła w pole karne. Piłka nie dociera do adresata. Kurde! Fuck. Powinno być 3 do 2. Ewidentnie powinno być 3 do 2, ale nie udało się. Gareth Walker, Bernard, Lily Bernard, Sako i ktoś tam jeszcze. Zobaczmy jeszcze raz. Idealna interwencja naszego bramkarza. W staciach 1-1 byłeś dziś kurą. Okej, świetne, obliczone w czasie odbiory i tak dalej. Niestety premii. No wypracować... No jak nie wypracowałem okazji, naprawdę? 6-9. No niewiele zabrakło. Naprawdę niewiele zabrakło, żeby wygrać to spotkanie i móc naprawdę poszczycić się 3 punktami. A tu niestety. Tak jest. Co? Stosunki z trenerem. Porywczość. No jasne, że... A ja chciałem być pomocnikiem. No i nie zagraliśmy razem. Oczywiście, że stracone 2. Yeah, disappointed with the result really. We should have come away with a win. In my opinion, we were the better team by far. Easy. Thank you. Menadżer chyba mnie za to nie polubi. No ale cóż, uważam, że naprawdę powinniśmy to wygrać. Była szansa. 20 minut zagraliśmy. Troszkę punktów zdobytych. I teoretycznie... Nie, tak nie może być. 2 stracone okazje. Jedna bramka strzelona przez Faję po moim błędzie i niewykorzystanej akcji. No i druga... No i druga oczywiście słaba sytuacja, strzelona, kurde, napastnika naszego, nie? Gareth Walker widzicie w pierwszym składzie teoretycznie. A my zaczynamy dzisiejszy trening. Podawanie do celu, podania prostopadłe. Okej, idealnie. Podanie prostopadłe, precyzyjne R1, strzał, bla bla bla. Wszystko się... My już to graliśmy chyba, nie? Kurde, te strzały techniczne tutaj nie wychodzą tak jak w FIFA 16. No zobaczcie. Nie wychodzi naprawdę to tak dobrze jak w poprzedniej FIFA, no. Okej, z daleka może troszkę łatwiej. Czemu nie uderzysz? Alex. Dobrze. Perfekcyjnie. Chyba lepiej próbować z daleka uderzać. Serio. Udało się. Udało nam się wywalczyć. Precyzyjne podanie oczywiście 0-1. Podanie prostopadłe. Po raz kolejny będziemy próbować. Jeszcze raz. Skoro możemy. I
Ja chyba będę wam po prostu pokazywać najlepsze moje próby, bo to jest najlepsze wyjście po prostu. Nie będziecie się nudzić moimi powtórzeniami i tym podobnymi zabawami, więc teraz widzicie po prostu najlepszą moją próbę w tych zadaniach prostopadłych. Niektórych treningów po prostu trzeba się nauczyć i innego wyjścia nie ma. Udało nam się zrobić to na A. No i idealnie, zdobyliśmy jakieś trofeum, nawet prymus. Ja powycinam te treningi, postaram się powycinać to, co jest mniej interesujące i mam nadzieję, że uda nam się w końcu Garetha Walkera wygryć ze składu. A nasz menadżer oczywiście się z tego ucieszy. Widzicie, dwa razy A. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko wyjściowego składu. Tyle nam brakuje, tyle. Przed nami mecz z West Hamem. Wilson wraca do składu. To jest ciekawe. Artur Borus po raz kolejny na bramce. Dopóki Alex Hunter jest zmiennikiem, to jest ok, byleby nie w podstawowym. Buraczany. Buraki to są buraki. Po prostu nie wierzą we mnie totalnie. Na niecałe 30 minut drugiej połowy, bo tyle pozostało do jej końca. 30 minut mamy. Okej. Okay. Docelowa ocena 7-0. 5 odbiorów. Wygrać mecz. Przegrywamy jeszcze w tym spotkaniu, więc dwie bramki musimy strzelić. No nie będzie to łatwe. 5 odbiorów. Mam nadzieję, że nam się uda. Środkowy pomocnik. Okej. Okay. Sus. Fuck. Już blisko pola karnego. Boję się czasami wykonać. Jest pierwszy. Dawaj piłę. No nie. No jeśli bramkarz nie potrafi podać. Jeszcze. A, faul. Już rozpoczęli grę. Aha. Nie no, tak to się nie da, nie? Jak ja mam strzelić cokolwiek, jeśli oni nie potrafią podać piłki? No dawaj piłę tu na dół. Ja nie wiem, czy nie zmieniłem przypadkiem. Aha. Szansa na oddanie strzału. No dobry odbiór po stracie piłki. Do dupy takie coś. Na pewno nie udało mi się wykonać. Świetne przejmowanie piłki, tak trzymać, bardzo celne, krótkie podania, no spoko, nie? Trzy przechwyty. Nie udało nam się wygrać jedno, tylko cel wykonany. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Premii na pewno za to nie dostaliśmy. Ale mamy punkt umiejętności. Z tego co widzę. Przed nami oczywiście pewnie kolejny trening. I teraz pytanie. Trzy punkty umiejętności. Idealnie. Ja będę mógł dzięki temu potrenować przyspieszenie do 81. To jest ważne. I przed nami jeszcze jedno spotkanie. A najpierw filmik. Tak, na bank. Mhm. Jakiś ten Harold jest lewy.
you're doing. And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Czy oni Harry'ego Kane'a ściągnęli? Fuck. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're gonna start him up top next game. They? Who've you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. Jakim cudem Walker jest lepszy ode mnie? Okej, strzelił jedną bramkę. A my potrenujemy obronę. Więc ja wam pokażę po prostu w tym momencie najlepszy mój trening. Witaj w klubie. Welcome to the club, mate. Hi, you alright, Alex? Yeah, I see your debut, you've done well. See you around. Słabo. Ciekawe, czy jeśli gralibyśmy takim na przykład Manchesterem United, gdzie w ataku jest Rooney i tam jeszcze kilku innych zawodników ciekawych, to też ściągnęliby Keane'a? Gdzie on jest? Na środku. Obrona. Ślisk, odbiór tradycyjny. Nienawidzę tych gierek w obronie. Serio. Dwa. Fuh. Na farcie. Dupa. O, taka zagrywka. Nie, no to był idealny. Udało się na A za drugim razem. I teraz dwóch na jednego. Przytrzymaj, popchnij. Tak, szarża bramkarza, wślizg, odbiór tradycyjny, nic się nie zmieniło, jeśli o to chodzi, widzę. Easy. Przecież to powinny być punkty dla mnie. Ja nawet nie wiedziałem, że mogę się zmieniać. Sześć tysięcy. Siedem. A, nie tu. Dwóch na jednego, 7000 punktów. Idealnie. Za pierwszym razem udało nam się zdobyć AA. I mam nadzieję, że to niedługo pozwoli nam przebić się do pierwszego składu i chciałbym zagrać za Kane'em. Odbiory piłki, obrona 2 na 1, krycie, bla bla bla. No jesteśmy naprawdę strasznie, strasznie blisko. Muszę trochę spokojniej udzielać wywiadów i może dzięki temu uda nam się przebić. Oho. Co oni kombinują? Czy oni chcą mnie wypożyczyć? Aha, a Walker, kurde, nie potrzebuje. Przecież to jest burak. Keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand?
be off with you. Cheers. Nara, buraku. Nie, no nie wiesz. Nie wiesz. Po prostu mi smutno. Tak się zastanawiam, czy właśnie wszystkie te kariery tak wyglądają. Czy one się czymś różnią, czy... To jest piękne. Morgan Keefe na przykład. Co? Że zagram w pierwszym składzie? Serio? Czasami nie czaję tych plotek. Jeśli faktycznie zagram teraz w pierwszym składzie, Keen, Surman, Fraser, Bernard, Garrett Walker z lewej strony. No i niestety. Miałem zagrać od pierwszej minuty według Roberta Bunsena, ale raczej tak się nie zdarzy. I przede mną oczywiście ławka rezerwowych i pobyt na niej, wygrzewanie miejsca. Prawdopodobnie uda mi się wejść na boisko dokładnie 15 minut do końca spotkania i premię za 7-0, ok, strzel bramkę. Wchodzimy za Walkera. Lewy pomocnik. Nie, no tu trzeba od początku wejść. Obrót. Kuźwa. Dawaj krótką. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Gra bardzo wyrównana. Kurde! No nie, nie. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Tak, zaraz jeszcze mnie zdejmie. Serio? 4-7? No przecież... Dobrze, 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 dobrze. Idealne podanie. Fuck. To się czasami zdarza. Najgorszy mecz chyba w życiu. I tak mówię, kurde, urwę się tam. Urwę się tam i udało się na szczęście zmieścić piłkę w bramce. Już myślałem, że bramkarz to wyciągnie. Ale jest, jest, jest. 2-0. Boro wygrywa z West Hamem. I Alex Hunter strzela swoją pierwszą bramkę w Premier League. Może nie w swoim debiucie, ale 87 minuta. Harry Kane strzela jedną bramę i mamy ocenę 7-2, czyli tak w miarę pokryje lewą stronę. Ja nie wiem, no. Dobrze trafiłem wtedy. Ja chyba czasami mi się wydaje, że to po prostu tak musi być, że przeciwnik strzela tą bramkę. Jak widzimy... Dawaj piłę, Fajo. Kurde, no przecież... Miałeś tam wejść, miałeś pustą drogę. Pusto. Wrocoj. Żółtko. Ale o to chodziło tak naprawdę, tylko chciałem zatrzymać akcję wcześniej. No jasne, że nie protestuję. Idealnie, przejęta piłka.
omiń go. No ale dobrze, dobrze. Akcja przerwana. O to chodziło. Naprawdę nie potrafisz mi podać w takiej sytuacji? Odwrócić się? 2-1. Jedna bramka Alexa Huntera. Zobaczmy tu jeszcze raz. Jak on to zrobił. Artur Boruc. Podobny do siebie nawet jest. Naprawdę. Żółta kartka oczywiście. Duża determinacja przy odzyskiwaniu piłki. Unikaj tracenia piłki, ok. No właśnie mam problem z tym... Jedna bramka, idealnie. Mam problem z tym odzyskiwaniem piłki. Czasami nacisnę ten guziczek śmieszny i staram się to odebrać. Wszystkie cele, premie zostały przeze mnie wykonane. Mamy 3 punkty. 2-1. He? Tak, tak, Jezu, ja już patrzę na 21 sierpnia, to było tydzień temu, na mecz z West Hamem, a udało nam się wygrać oczywiście z Crystal Palace. Jak się czuję? Cieszę się, że wygra... Do menadżera, do menadżera. Jezu, bywa, bywa, nie? Ja bym ustał na nogę, ta kosa w plecy. Oczywiście. Team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. Thanks. That's all, Alex. No problem. See ya. Zobaczmy na premię. Wartość rynkowa. No, 4 400 000. Atrybuty troszkę nam wzrosły, na szczęście. No, ja bym tu już chciał do 80, nie? O! Ktoś wszedł na mój kanał. Witamy na TESie. Społecznościowa gwiazda. Co tam się dzieje? Proszę mną nie rzucać. Co to za trofea? tysięcy obserwujących. O! Wszystkie ćwiczenia tygodniowe w... Z oceną A. Okej. Okay. Dotrzyj do końca. To jest... O, to jest koniec. To jest koniec drogi do sławy. To jest ciekawe. Już osoby to przeszły jakby. Pięć brałem piłkarkami. Bla, 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 bla. No i git. No i git. Udało nam się... Co, zobaczmy, co nasi. Wszedł dziś, aby dowieść zwycięstwo do końca na Blomla. Wygrywa, no, Alex Hunter. Najlepsza była bramka. Świeża krew robi, co do niej należy. Morgan, powiedz mi jeszcze coś. Powiedz mi, Morgan. No i co, Morgan? Easy. Easy, jak to mówią. I to właśnie był kolejny odcinek 31 sierpnia 2016 roku. Droga do sławy. Udało nam się strzelić naszą pierwszą bramkę w Premier League. Udało nam się zadebiutować oczywiście. No i jeśli podoba wam się droga do sławy w moim wykonaniu, to łapki w górę. Zapraszam do komentowania. Piszcie, czy tak wygląda lepiej odcinek, czy może chcecie coś pozmieniać, pobawić się. Kończymy na razie na 10. miejscu. Mamy 4 punkty i
dosyć spokojna. Spokojna na razie przewaga. Chelsea pierwsze. Tak jest. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.